Witam was kochani bardzo serdecznie. Ja jestem Bitulf, a my ponownie widzimy się w Kielcach. Ale pewnie zastanawiacie się, co ja tutaj dzisiaj robię. Otóż, może prawdopodobnie nie muszę wam tego przedstawiać. To jest moja klawiatura mechaniczna. Jak wiemy, klawiatury mechaniczne posiadają przełączniki, których żywotność szacuje się na około 50 milionów klików. Otóż w tej, powiedzmy, że coś złego się stało, ponieważ jeden przycisk przestał już działać. Jest to Enter. I co teraz musimy zrobić? Będzie on przeładowywany na inny Cherry MX Red, który mam tutaj na klawiaturze, a w miejsce tego zbędnego, czyli ten prawdopodobnie pause lub scroll lock, będzie MX Black, więc to może być bardzo ciekawe. Teraz chciałbym tu postawić pewne pytanie. Czy Enter jest najczęściej używanym klawiszem na klawiaturze? Odpowiedź brzmi nie. Powiedzmy, że jesteśmy osobami, które jedyne co robią to piszą na Facebooku, ewentualnie komunikują się na pewnych czatach. Czy Enter jest najczęściej używany? Oczywiście, że nie. Musimy robić spacje między wyrazami, musimy robić interpunkcje, emotikony, więc Shift i spacja na pewno będzie częściej używana. Postawmy się z drugiej strony w wersji graczy. Najczęściej używamy wsadu, ewentualnie strzałek, jak kto woli. Prawdopodobnie możemy też być jakimiś strategami, którzy mają własne makra. Możemy być osobami grającymi w gry muzyczne, przez co używamy jakieś własne klawisze, przez co one muszą być najczęściej zużywane, a nie nasz Enter, który tak naprawdę służy tylko do zatwierdzania pewnych decyzji. Tak więc teraz pytanie, co się stało z moim Enterem? To wcale nie była wina przełącznika. Mój przełącznik w Enterze działa bardzo dobrze. Czego to była sprawa? Tak zwanego PCB. Czym jest PCB? Możecie ją zauważyć aktualnie na nagraniu. Jest to ta zielona płytka drukowana. Do czego ona służy? Potrzebujemy jej, żeby przełączniki mogły się komunikować z komputerem i żeby komputer wiedział, że aktualnie wciskamy dany klawisz, żeby mógł go rozpoznać. I co się aktualnie stało? Przerwała się ścieżka od Enteru. Przez co tak naprawdę trzeba powiedzieć, że mój Enter umarł na dobre i już nie da się nic z tym zrobić. Poza jedną rzeczą, możemy zrobić tak zwane pass-through. Pass-through możemy nazwać pewną metodą, dzięki któremu jeden klawisz będzie aktualnie naśladował drugi. Jeżeli mamy pełnowymiarową klawiaturę, wiemy, że mamy dwa Entery, więc dzięki temu możemy powiedzieć, że główny Enter staje się wtedy tym Enterem przy klawiaturze numerycznej. I tak też zrobiliśmy, co działało przez pewien okres czasu, dopóki klawiatura nie dojechała do domu. Co się wtedy zaczęło dziać? Pierwszy rząd razem z drugim rzędem klawiszy zaczęły się wciskać nawzajem, insert stał się Ctrl-V, Ctrl-A stało się jednocześnie kopiowaniem, wklejaniem i zamienianiem tekstu, numlock stał się jednocześnie jedynką. Kompletnie dziwna rzecz zaczęła się dziać z moją klawiaturą, więc koniec końców musiałem naszą modyfikację usunąć. Co mi teraz pozostaje? Jedyne co to nauczyć się korzystać z drugiego Entera jako zatwierdzania. Choć jak powiedziałem, często go prawdopodobnie nie będę używał, ponieważ służy on tylko do zatwierdzania. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Obiecuję, że teraz odcinki będą się pojawiać o wiele wcześniej niż we wrześniu tamtego roku. Trzymajcie się i na razie.